Siema moi drodzy, dziś wylądowałem w Podgorze, a dokładnie jestem w miejscu, w którym jest przetwarzana oliwa. Tu za mną widzicie z tyłu napis oliwa testing. I co będę robił teraz? Będę właśnie testował oliwę, tak więc zobaczymy, jaką mam dzisiaj dobrą oliwę w Podgorze. I na pewno coś więcej Wam jeszcze na ten temat pokażę, tak więc już teraz zapraszam. Aha, bo zobaczcie, czym dzisiaj przyjechałem do Podgory, tak? Nie przyjechałem dzisiaj autem, dzisiaj przyjechałem oto tym niebieskim skuterkiem, tak? Tak więc dzisiaj przemierzam całą Dalmację na skuterze, tak więc jest, powiem Wam szczerze, bosko. Trzymajcie się, do zobaczyska, hej! Podgorze. I tutaj od miesiąca października zaczyna się produkcja oliwy. To jest kombinacja, te trzy. Tu mam tu oblicu 70%, lewantinku 10% i lastowka. A, lastowka. Ta mała sorta, ajem otok lastowo i tu na makar z kuriwieru. I ta oblica 60%. A jak ma ten na marskarsku riveru? 800 families. Yes. They bring olive fruit here to production. So 800 familia przyjdą na produkcję. I swoje handpick, swoje ruką brana. A, ruką z brana. Jakby teren, jakby gordo, tu nie może ukryć się mechanizacji. Nie może. A panie historyczne, czy nie? Czy teraz też? To teraz, tak. Tak. No i ty mamy, możemy mustko, krowy. Na pod. A koliko jedno drewo ma takiego oliwu? Koliko? Ile kilo? Ako, zależy od godziny. Zależy od godziny. A może 30, może być 100. A, może. Maszynka. Na horu. Tu mamy wentylator za list. A właśnie z listy, no. I tu se pere wody, właśnie. I przyjdzie gotowy plot tu z medy. Z testami? Cały plot. I tu idzie ta pasta. Na 25 Celsijevih voda da izvuči ekstra dioje, da izvuči ulje. Tu imamo 1, 2, 3, 4 familije. 4 familije, a? Da, svaka što danes, what you bring, you get oil. Okay. No mixing. Nema mixing. A bijelo i crne olive može razu? Sve isto. To je, ona ide iz zelenog u crno. A zelena crno, može. Po banana. A, derimo. Tu bude 45 minuta. 45? Da, 45 sat. I onda ide u elefant. To je separator. A, separator. Tu možda. Pasta ide van. Da. A čisto ulje ide tu. A, tu čisto ulje. Čisto ulje. A koliko minuta jedna litra oliva? Tu cijeli proces oko 2 sata. 20. A od 100 kg maslina možete dobiti 15 litara ulja. A, 15 litara. 12, 13, 15, zavis. A co robite s tom masom? Masa ide van i kozmetika. Kozmetika, da. Gnjojivo, manure. A pesto? Ne. Na pesto? A, ne. Ne. To je tak bardziej kozmetika. Dosta kozmetika.
kosmetyka i... A to je tłoczone na teplo czy na chlebno? Oliwo na teplo? Na temperatura? 25, to jest chladna presa. To jest chladna presa, je najbolja. Czyli extra virgin. Extra virgin. Ako je kiselina u ulju, ako je ispod 0,8, on to je extra virgin. Ulju można też smażyć? Piec? Może jest na pieczenie? Może. To nie ma problemu. Oktober? Oktober. Dwa miesiące. 2016 miesiąc dana, jeżeli była losza berba. Taką mało. Gdzie prodaje oliwu? Ko, mi. No? Mi, samo tu. No market to mam. Nie mam polecimy. Masline su mali u vreći i... A, deptali. I deptali i ona vrelu vodu. A koliko sata deptali? Dugo. Dugo i loša kvaliteta. A, da. Strašno loša kvaliteta. Ali nije bilo tehnologije. Nije bilo tehnologije. Duže tehnologije, to nema problem. Svaka kuća je imala... S kamenjem. To je svaka kuća imala i onda pravila tu pastu. I potom su radili te velike, jedno selo, znači jedno 10-20 kuća, ma jednu tu. Su pravili pastu i potom su napravili taj presa. To ima su, mali su tu, i potom pastu, i su pa pastu, pa tu, i onda presa. To mam rakija. A to je co? Rakija? To je rakija. A to je rakija orechowicza? Orach i ovo je višnja. Višnja. A vi máte tu višnje? Ja bym widział. Brela ma višnje. Brela. I Zadar. A Zadar ma višnje. Zadar ma višnje. No. Ja mam dvije višnje. Aha. A my też mamy višnje na ogródku. Ale my takie robimy wina. O. Super. No, takie domowe też, domacze. Ja mam dvije, ale samo za rakiju. Samo tak. I wiśnie, i to by trebalo być na słońcu. Aha, na słońcu. Na słońcu, da. A orechowica koliko sata? Isto. Princip je isti. Sve isto. Samo koji hoćete okus, to stavite unutra. Može. A otok Hvar. No. A je otok Hvar. To su zlatan plavac. A to za plavac, vino. To je klasik. Pelijes. Klasik sa Hvara. A to je Imotski. Imotska regija. Imotski, tak. Imotska regija, to je iza planine. A to je też Hvar? Zatam, Hvar ma dobra vina. A Hvar ma dobra vina. Ma Hvar dobra vina. A to imate se? To je rakiju? To je isto rakija, da. Rakija. A to je co? Rakija? Rakija. A to je vina, a vina. Ako prije zime, je, su stari ljudi govorili, ako maš ulje i vino u kući, će biti dobra zima. A, dobra zima, a kući. To mora. Dakle, limun. I to vam bosiljak. Može. Dobra. A ten limon to dodajecie wyciskane? Sok z limony? Sok z limonu i serpacji cieli limon w produkcji. A, do produkcji. Idę sa, długo budę na słońcu. Dry, sucho. Sucho? No. Sucho, potem ocat, med i rozmarin. A, z medem. Med, rozmarin i to je kak je bilo prije. I to zalewasz i w słoiku. I to ma to dzielone. No. Nie ukrywam, miałem okazję dzisiaj degustować tą oliwę. Jest chyba najlepsza, jaką miałem okazję próbować. A oliwki
właściciel mi tutaj poczęstował dzisiaj swoimi oliwkami, gdzie nigdzie takich oliwek nie spróbujecie, że tak powiem. Są po prostu przepyszne. Według receptury jego pradziadków są naprawdę najlepsze. Tak więc, moi drodzy, jak będziecie w Podgorze, to naprawdę zapraszam Was i polecam to miejsce, żebyście przyszli tutaj odwiedzić tą fabrykę oliwii. Naprawdę jest ona niewielka, ale jest naprawdę świetna, a właściciel jeszcze chyba lepszy, co nie? Na pewno skosztujecie, bo nie ma innej opcji, żeby Was tutaj nie poczęstował. Tak więc z całego serca Wam to polecam i zapraszam do Podgory, do fabryki oliwy. Trzymajcie się, ajde, ajde! Nie lako. A, spokojnie. Siut, siut. Kamacki piut. Ojej. Ale dobra. To nie marka to. To nie ma mało.